dziś Wojsko Polskie staje na wysokości zadania przed nowymi wyzwaniami, które dotarły do naszych granic. Względny spokój od czasów zakończenia II wojny światowej zakłóciły działania wojenne na terenie Ukrainy. W obliczu obecnych niespokojnych czasów stanie na straży naszego bezpieczeństwa nabiera zupełnie innego znaczenia. Dlatego doceniajmy pokój. W rocznicę Bitwy Warszawskiej, święta Wojska Polskiego, chylę czoło przed bohaterami, weteranami, a wszystkim tym, którzy w Wojsku Polskim służyli i tym, którzy służą ojczyźnie, rodzinom tych osób, pracownikom cywilnym, składam wyrazy uznania i serdeczne podziękowanie. Podziękowanie za wierną służbę na rzecz wolnej i suwerennej Polski, za zapewnienie nam wszystkim bezpieczeństwa oraz za budowanie pięknego wizerunku Polski. Każdemu z Was życzę zdrowia, wiele satysfakcji w podejmowaniu działań we wspólnej pracy ku chwale ojczyzny. Lidzka Grupa Rekonstrukcyjna wzięła po raz kolejny udział w uroczystościach Święta Wojska Polskiego 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Przedstawiliśmy dzisiaj krótką rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej z udziałem znanych postaci, znanych, może też mniej znanych postaci z tamtego okresu. Wystąpił Józef Piłsudski, Tadeusz Rozwadowski, generał, major Roman Abraham, premier Witos, żona Witosa i kilka jeszcze innych postaci mniej znanych z tamtego okresu. Dodatkową atrakcją dzisiejszej rekonstrukcji była postać stardawnego fotografa sprzed ponad 100 lat ze swoim zabytkowym aparatem i sprzętem. W tej roli wystąpił nasz kolega z Mielickiej Grupy Rekonstrukcyjnej Ireneusz Radny.